Panie ministrze, się nigdy nie spóźni, ale ja już to wyjaśniamy, proszę państwa, i nie wracamy do tego. Pani minister mówi, no przecież, to tak w życiu bywa, proszę państwa. Ale nie ma się co dziwić, słońce, pogoda, jesteśmy tu wszyscy razem, prawda? A przed chwilą się witałem z panem, który właśnie jest z Singapuru przyjechał, pan profesor Siedzianas, koło nas, prawda? Ale to o tym potem. Panie ministrze, to pan jest teraz, jak to się mówi, na tapecie. Ja spróbuję wybronić tych, proszę państwa. Ja chciałem coś wyjaśnić, jeżeli wolno. Pan minister nie...